No hej, witajcie. Ale się odjebało. Elża dostała perma na swoje konto na Discordzie. Krzyczała pucz, pucz. Śmiechłem trochę, ale do brzegu dziś poruszymy temat z ostatnich dni. Będę dawać obrazeczki z jej wysrywów, a ja zaawansowany robot będę się w miarę możliwości do tego odnosił. Mam też teraz pytanie do was. Czy chcielibyście co tydzień takie ważniejsze rzeczy z carycowego Discorda? Jeżeli tak, to napisz w komentarzu pucz pucz. Jedziemy proszę o muzyczkę. Knurzyca caryca, szczota ruda jak zawsze, oskarżyła osoby, które ją wspierały o jakąś współpracę z innymi osobami, czy serwami. Ogłosiła jak zawsze wotum braku zaufania wobec wszystkich jej adminów, łącznie z Markiem poza Janysem X Kurwadę. Uznała, że próbują przejąć jej serwer i kradną jej dobra intelektualne i prawa autorskie. Elciu droga caryco. Trzeba ci napisać sprostowanie. Zrozum to, że bana otrzymałaś tylko i wyłącznie dzięki sobie, to ty namawiałaś ludzi by linczowali, wypierdalałaś dane, i masę innych rzeczy. Wiemy, że jesteś spierdolona, ale żeby nie widzieć w swoim zachowaniu i swoich czynach błędu? Raz już otrzymałaś na 3 dni. I dalej nie zadziałało? Kobieto z mózgiem dziecka, regulamin jest, czytaj polonistko, zaczyna z cię złotych. A nie dostaniesz bana i płacz pucz 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 pucz, chcą zabrać mi serwer. Pucz, chcą zabrać mi serwer. Pucz, chcą zabrać mi serwer. Inwalidko, nie da się zabrać tobie czegoś, do czego nie masz praw. Elu, proszę o opuszczenie YouTube'a. Nie możesz tu być, on ci bardzo szkodzi. A tak poważnie, lecz się szczotko, ludzie ci trzymali ten serwer, robili wszystko byś ty miała dobrze, a teraz tak się zachowujesz? Został ci dupowłas Janys, który też zrobił serwer i się kręci lepiej niż twój. Zrozum to, że ty banowałaś za nic, a oni działali na korzyść twojego serwera. Jedyną zła osobą, która robi źle dla serwera, to jesteś tylko i wyłącznie ty i twoje spierdolone bany mietło. No tu już mietła poleciała. Ważne oświadczenie. Dostałaś bana, za dane, nękanie postronnych osób, wyzywanie i można by tak wymieniać i wymieniać. Jak dalej będziesz tak robić, to ten serwer też ci zostanie skasowany, ponieważ nie uczysz się na błędach. Musisz rozróżnić to. Ty dajesz swoje dane, kiedy strasz co jesz, swoją rodzinę oraz życie na tacy. A inni tego nie chcą i są zwykłymi nikami. Za to szczoto właśnie dostałaś bana. Discord jest przyjazny dla wszystkich, ale ty robisz całkowicie co innego. Nikt nie pozwoli sobie na takie zagrywki jak twoje, że dajesz dane i tak dalej. Wyjdź z internetu i zajmij się swoją fotografią, no spierdalaj, każdy macie już do... I tu się teraz zaczyna. Ela drąca ryja, że podejmie kroki prawne, ha 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 ha. Ej Ela, tak całkiem poważnie pójdziesz do sądu i powiesz. Proszę pana, dostałam bana na swoim serwerze Discord. Administracja nie chce wyjść i ukradli mi serwer. Czekaj, czekaj, ty Discord podpinasz pod swoją firmę? Jeżeli tak, to tam chyba wleci ci RODO, moja droga, właścicielem? Czego czy ty chociaż za to płacisz? Serwer Discord? Służący do kręcenia beki z ciebie oraz wypierdalania danych. Taki wygląd twojego serwerka. Marek Łangowski nie umie nawet operować swoim kutasem, a co dopiero Discordem. Jak to ma raz było? Sabrinko, moja pani, dla ciebie wszystko tak jak każesz, nareszcie możesz, pozwoliłaś mi. Bądź moją panią dominą. I ten filmik jak wali kuca w spodniach w paski. Janys? Ma swój serwer, droga Elciu, wiec w ciebie ma wyjebane jaja. Na niekorzyść swojej firmy, rodziny, prywatnego życia działasz, tylko ty już to mówiłem. Wypierdalasz w internet wszystko jeszcze trochę, a będziemy wiedzieć jakiego koloru jest twoja kupka. Nie masz 20 tysięcy fanów. Pod twoimi filmami jest średnio po 400-500 łapek, wyświetlenia też leżą. Dopiero jak dodasz coś mocnego ze swoim kochankiem, masz więcej wyświetleń. 10 tysięcy członków? Przecież 6 tysięcy to fejki, Ela, wstawaj. Tak Elu, odejdź ze swojego serwera, prosimy cię. Pucz pucz. XT. Pozdrawiam. Albus. Znaczy się. Iskariota, hehe.
We'll be right back.